Ojciec Gabriel od Świętej Marii Magdaleny Współżycie z Bogiem Rozważania o życiu wewnętrznym 10 lutego Odpowiedź na powołanie O Panie, który nieustannie mnie wołasz, pociągając do siebie spraw, abym odpowiadał Ci stale z nową wielkodusznością. Rozważanie Bóg woła, lecz nie zmusza, pozostawiając pełną swobodę człowiekowi, który może dać swoje przyzwolenie i przyjąć zaproszenie Boże. Jeśli chcesz być doskonałym, przyjdź i pójdź za mną. Mówi Pan do każdej duszy wybranej, czyniąc ją, jak młodzieńca ewangelicznego, odpowiedzialną za przyjęcie lub zaniedbanie wezwania Jego. Lecz kiedy Bóg woła, Straszną rzeczą jest zamknąć serce na ten głos i wzgardzić jego zaproszeniem. Któż ośmieli się odrzucić od siebie spojrzenie pełne miłości, jakie najwyższy nań zwrócił, wołając do pójścia w swe ślady? Na wołanie Boże ma odpowiedzieć głos stworzenia, które z pokorą, z wdzięcznością oraz gotowością wypowiada swoje pełne tak. Całkowite, oto idę, abym czynił wolę Twoją, Boże. Uprzedzającemu wybraniu Boga ma odpowiedzieć wybór stworzenia, które ze swej strony wybiera Boga jako jedyną swoją cząstkę, jedyne dziedzictwo, jedyną miłość ponad wszystkie rzeczy i uczucia ziemskie. Kto miłuje Ojca albo Matkę więcej niż mnie, nie jest mnie godzien. Bóg stworzyciel nasz i Pan wszechwładny ma wszelkie prawo zażądać wyrzeczenia się nawet najświętszych uczuć i wymagać, aby z miłości ku niemu opuszczono ojca i matkę, braci i siostry, dom i posiadłości. Zresztą, jeśli Bóg ustanowił, że opuści człowiek ojca swego i matkę, a przyłączy się do żony swojej, to dlaczego ludzie uważają, że to za wiele, gdy chodzi o oddanie się nie stworzeniu, lecz stwórcy. Pierwszym więc obowiązkiem powołanej duszy jest wyrzec się uczuć, posiadłości, rozkoszy ziemskiej, by oddać się Bogu, wyzwoliwszy się ze wszystkich więzów. Praktycznie rzecz biorąc, miara wyrzeczenia nie będzie jednakowa dla wszystkich. Więcej żąda się od zakonnika niż od kapłana, o wiele więcej od duszy żyjącej w ścisłej klauzurze niż od tej, która żyje w świecie. Gdy zaś chodzi o wyrzeczenie się lub raczej oderwanie serca, ma ono być jednakowe u wszystkich, i dostateczne jest wtedy dopiero, gdy jest całkowite i bez zastrzeżeń. By odpowiedzieć powołaniu, nie wystarczy opuścić świat, wstąpić do seminarium lub do zakonu, nie wystarczy przyjąć święcenia kapłańskie lub złożyć śluby, ale trzeba usiłować dzień po dniu, żyć na wysokości swojego powołania, czyli dostosowywać życie swoje coraz więcej do wymagań powołania boskiego. W człowieku wszystko podlega prawu rozwoju i dopóki żyjemy na Ziemi, wszystko w nas może się doskonalić. W tym znaczeniu można powiedzieć, że nawet poświęcenie się Bogu, chociaż ustalone przez święcenia kapłańskie lub śluby zakonne, podlega rozwojowi, czyli że musi się stawić coraz głębsze i doskonalsze. W ogóle dusza w chwili, w której oddaje się Bogu, chociaż szczerze pragnie oddać się mu nieodwołalnie, nie urzeczywistniła jeszcze tego poświęcenia w sposób pełen i całkowity. Nie jest ona jeszcze cała, w praktyce poświęcona, są w niej skłonności poruszenia, uczucia niezupełnie skierowane do Boga, jest własne ja niezupełnie podległe panu, niecałkowicie poświęcone, czyli nie w całości oddane miłości i służbie Bożej. Dopiero każdy dzień, który mija, ma znaczyć postęp w spełnieniu powołania, aż w duszy nie będzie ani jednej żyłki, która by nie była całkowicie oddana Bogu. Zresztą powołanie nie jest czymś statycznym, ani nawet ze strony Boga. Przystosowując się bowiem do naszej natury, Bóg woła duszę stopniowo. To znaczy po pierwszym wezwaniu, jeśli dusza jest wierną, idą inne, bardziej naglące i wyraźne wołania, które przemawiają coraz głębiej. Zasadniczo jest jedno wezwanie do kapłaństwa, do życia zakonnego, do oddania się Bogu w świecie, lecz poprzez różne okoliczności życia, a przede wszystkim, przez nowe okazje do ofiary. Bóg wzywa duszę coraz jaśniej i wyraźniej, dając jej lepiej poznać możliwości postępu w oddaniu się, aż do pełni poświęcenia się. Jeśli dusza jest wierną i wielkodusznie odpowiada na stopniowe wołanie Boże, Bóg nie przestanie kierować do niej coraz to nowych wezwań, które otworzą przed nią. Tak szerokie i jasne horyzonty, że będzie ona mogła żyć swoim poświęceniem w nieustannej młodości, gorliwości i miłości. Rozmowa. Posiadam Cię przez miłość, Jezu Najsłodszy. Nie opuszczę Cię więcej. Słowo Boga, miłości życiodajna, ożyw we mnie wszystko, co utraciłam przez brak miłości. Boże, który mnie stworzyłeś, stwórz mnie na nowo w miłości swojej. Boże, który mnie odkupiłeś, uzupełnij sam braki mojej miłości. Odkup mnie na nowo, Boże, któryś mnie nabył przez krew Chrystusa. Uświęć mnie w miłości. Tyś mnie przybrał za dziecko, więc podtrzymuj duszę moją wspaniałą myślnością serca swego. Tyś mnie wybrał dla siebie, a nie dla innych. Spraw więc, abym należała tylko do Ciebie, a nie do innych. Boże, który mnie umiłowałeś, wybrałeś bez moich zasług, daj, abym Cię miłowała z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich sił. Boże mój i oblubieńcze Jezu, Królu Najwyższy, połóż znak na obliczu duszy mojej. Abym niczego nie szukała na tym świecie, niczego nie pragnęła, niczego nie kochała, prócz Ciebie. Ciebie niech stawia w miłości ponad wszystko i wszystkich, i z miłości niech Tobie służy. Obym w Tobie, którego pragnę kochać ponad wszystko, wszystko odnajdywała, i obym z miłości umiała zawsze dotrzymywać tego, co obiecałam. Daj, abym była dopuszczona, do liczby mądrych panien i abym żyła oczekując twego przyjścia z lampą płonącą i pełną oleju, abym nie musiała się lękać twego niespodziewanego przyjścia, lecz pewna i pełna radości, bym podążała za zastępem dziewic, które mnie wyprzedziły. O baranku bez zmazy, spraw, abym nie została wykluczona z sali biesiadnej razem z pannami głupimi, ale bym była dopuszczona razem z mądrymi do twego orszaku, dzięki doskonałej wierności.